Nowe dwie letnie kawiarenki mają stanąć po północnej stronie Placu Biegańskiego. Częstochowa dzięki podpisaniu umowy z dwoma przedsiębiorcami zyska wspaniałe miejsca do spędzania wolnego czasu w centrum miasta, powiedział nam prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. To będą miejsca, gdzie nasi mieszkańcy czy turyści będą mogli wśród zieleni, w dobrych, godnych, bezpiecznych warunkach spędzić czas, brać udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych, czy może nawet i kulturalno-sportowych, które będą tutaj realizowane. Ale rzeczywiście, mamy taką nadzieję, że nie tylko Moniek Staszczyk, ale będzie dużo, dużo sław. Krzyżujemy palce, bo jeszcze tego jednego punktu brakuje w Rakowie Częstochowa. Będzie to właśnie kawiarenka mistrzów. Także każdy mistrz w każdej dziedzinie, w tym wypadku sportowej, ale również w każdej innej branży i dziedzinie jest serdecznie zapraszany. Będziemy mile gościć. Drugą kawiarenkę postawi czeski film. W tym przypadku właściciele wszystko wiedzą, jak będzie wyglądać kawiarenka. Projekt musiał być zaakceptowany. Będzie 70% szyb, czyli dwie ściany będą składały się z szyb, a drugie dwie z zieleni, bo taki był wymóg, żeby wziąć udział w przetargu. W środku będzie ładny bar, do tego będą te, że tak powiemy, tanki właśnie miedziane. Będziemy starać się trzymać ten poziom, który reprezentujemy, który ja sobie wymarzyłem, bo jest to moje marzenie, spełniłem swoje marzenie otwierając tą restaurację. Więc chcemy zakoloryzować trochę to miasto, trochę ten Plac Biegańskiego, bo tu się po prostu zawsze powinno coś dziać. Wszystko po to, żeby i Plac Biegańskiego stał się miejscem kultowym, do którego wszyscy będą chcieli zajrzeć i tutaj spędzać czas, nie tylko za pośrednictwem, nie tylko za sprawą Londyńczyka, czy tego, że to jest centrum miasta, ale też i za sprawą tych przedsiębiorców, którzy tutaj będą wystawiać swoje kawiarenki letnie. Już chciałbyś się siąść w takiej kawiarence? Dokładnie tak. A tam nic nie ma. A tam jest na razie tylko plan. Będzie to oaza zieleni, ma przyciągać oko właśnie tą przyjaznym otoczeniem, tą ekologią. To, czego można powiedzieć, że w tym krajobrazie w tym momencie brakuje. Na pewno to nie będzie żadne przełamanie i żeby nie było to zgodności z krajobrazem, tylko ma właśnie ten krajobraz wzbogacić. Ma to być wyspa zieleni. A z drugiej strony liczymy też na to, że to będzie kolejna atrakcja turystyczna i miejsce spotkań dla tych, którzy będą chcieli dobrze i godnie i miło spędzić czas.